Dany jest ciąg opisany wzorem, a n to się równa 6 do potęgi n plus 3. Sprawdź, czy ten ciąg jest ciągiem geometrycznym. No i tutaj pamiętajmy o dwóch warunkach, jakie muszą być spełnione, aby dany ciąg był ciągiem geometrycznym. Po pierwsze, dany ciąg musi być przynajmniej trzywyrazowy. No akurat ten ciąg ma nieskończoną liczbę wyrazów, w związku z powyższym ten pierwszy warunek jest spełniony. Drugim warunkiem, który musi być spełniony, jest to, że Q, czyli iloraz ciągu geometrycznego, musi być wartością stałą. I tutaj przypomnijmy sobie, jak wyznaczyć iloraz ciągu geometrycznego. Wartość kolejnego wyrazu musimy podzielić na wartość poprzedniego. Jeżeli chodzi o wartość poprzedniego, to jest ta wartość, która jest tutaj. Musimy w związku z powyższym wyznaczyć wzór ogólny na kolejny wyraz tego ciągu. W związku z powyższym pod n podstawiamy n plus 1. I uzyskujemy w związku z powyższym 6 do potęgi n plus 1. No i plus 3 jeszcze musimy przepisać. I teraz dokonujemy redukcji tych dwóch wyrazów podobnych. W związku z powyższym ostatecznie uzyskujemy tutaj 6 do potęgi n plus 4. No i teraz podstawiamy do wzoru. Czyli tutaj mówię oczywiście o tym wzorze. Czyli tutaj pod licznik podstawiamy tę wartość. Zapiszmy najpierw kreskę ułamkową. No i tu będziemy mieli 6 do potęgi n plus 4. Natomiast pod an podstawiamy tę wartość. Czyli tu będziemy mieli 6 do potęgi n plus 3. I teraz zarówno tu, jak i tu, czyli i w liczniku, i w mianowniku, możemy zastosować pewien konkretny wzór na potęgowanie. Chodzi tutaj o taką sytuację, w której jeżeli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to znaczy, że my w rezultacie uzyskujemy potęgę o tej samej podstawie, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. To znaczy, że na podstawie tego czerwonego wzoru w liczniku możemy zapisać, że uzyskujemy 6 do potęgi n razy 6 do potęgi czwartej, a w mianowniku 6 do potęgi n razy 6 do potęgi trzeciej. No i teraz popatrzmy, tutaj 6n skraca nam się do jedynki, czyli w związku z powyższym w liczniku uzyskujemy 6 do potęgi czwartej, a w mianowniku 6 do potęgi trzeciej. Oczywiście możemy na kalkulatorze chociażby wyznaczyć, ile to jest 6 do potęgi czwartej, ile to jest 6 do potęgi trzeciej i te wartości następnie przez siebie możemy podzielić, albo możemy tutaj wykorzystać wzór na dzielenie potęg o tych samych podstawach. I tu pamiętajmy, że jeżeli dzielimy przez siebie potęgi o tych samych podstawach, to my w rezultacie w podstawie uzyskujemy dalej tę samą liczbę, natomiast wykładniki musimy od siebie odjąć. W związku z powyższym tu będziemy mieli 6 do potęgi 4 odjąć 3, czyli 6 do potęgi pierwszej, a 6 do potęgi pierwszej jest równe liczbie 6. Czyli widzimy, że Q jest równa liczbie 6. Tutaj nam się n-ki zredukowały. W związku z powyższym widzimy, że ten warunek tutaj został spełniony. Oznacza to, że ten ciąg jest ciągiem geometrycznym, ponieważ Q jest wartością stałą. Wartością stałą, czyli nie jest to wartość zależna od konkretnego wyrazu ciągu, tak jak to było w poprzednim zadaniu.